Witam wszystkich serdecznie, nazywam się Aleksandra i pracuję w Data Art jako PR Manager. Dzisiaj będę waszym moderatorem na dzisiejszym evencie. Ja dziękuję wszystkim za przybycie na nasz kolejny IT Talk. Dzisiaj będziemy mieć dwie prezentacje od naszych gości. Porozmawiamy o testach automatycznych oraz o Terraform w chmurze azurowej. No i oczywiście, żeby nie przedłużać, tylko chciałabym przypomnieć pierwsze to, że możecie zadawać pytania w trakcie prelekcji, tyle, ile życzycie sobie, a my poodpowiadamy na wszystkie po każdej prezentacji. No i druga rzecz, chciałabym poinformować, że w opisie znajduje się ankieta, która jakby pokazuje nam wasz feedback o naszych prelekcjach. Jest bardzo dla nas ważne i jeżeli mielibyście chwilkę, bylibyśmy bardzo wdzięczni za jej wypełnienie. No i w takim razie czas zaczynać i pierwszym do słowa chciałabym zaprosić Adama z firmy Elan.com. Adam, mikrofon jest twój. Dobry wieczór wszystkim. Na imię mam Adam. W branży jestem od około 6 lat i chciałbym dzisiaj wam zaprezentować krótki wstęp do Terraforma na przykładzie chmury w Azurze. Tyle wstępu. A co dokładnie pokażemy? Pokażemy, co to jest Terraform, pokażemy, jak go skonfigurować, żeby zacząć się nim bawić. Utworzymy prostą maszynę wirtualną w chmurze. Pokażemy, jak zarządzać i czym w ogóle jest stan w Terraformie. Pokażemy też bardziej życiowy przykład istniejących już zasobów w Azurze i jak to wpleść w Terraforma. Oraz wspomnijmy trochę o zarządzaniu usługą Azure AD. Czym jest Terraform? Terraform to jedno z najpopularniejszych narzędzi DevOpsowych. Służy głównie do zarządzania samą infrastrukturą i do tego był tworzony. Tak? To znaczy, że firma zarządzająca, tworząca Terraforma ma też inne narzędzia służące do innych rzeczy i trzeba mieć to na uwadze, jeśli chodzi o zdolności Terraforma. Poza tym warto też wspomnieć, że to jest język automatyzujący deklaratywny, to znaczy opisujemy, jaki stan chcemy mieć, a nie dokładnie jak chcemy go osiągnąć. Nas to za bardzo tam nie interesuje. Oczywiście są różne struktury danych, które można tworzyć, żeby łatwiej sobie oskryptować różne rzeczy, ale to nie jest aż tak proste albo wygodne, jak to wygląda w Ansible. Jedną z najprzydatniejszych narzędzi w Terraformie jest możliwość planowania zmian, to znaczy wprowadzamy zmiany w skrypcie i można je testowo odpalić i zobaczyć, jak Terraform będzie planował zmiany. Pozwala to uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. Dwie ważne rzeczy w Terraformie to, które zawsze na samym początku definiujemy, to backend i provider. Provider to tak naprawdę cała logika, jak ma się komunikować Terraform, jak ma tworzyć zasoby oraz zależności między nimi, to właśnie wszystko jest ustalone w providerze, czyli po prostu w pluginie. Z punktu widzenia użytkownika po prostu najczęściej zaznaczamy, jakiego chcemy użyć, patrzymy w dokumentację i w ten sposób z łatwością możemy tworzyć czy to maszyny wirtualne, czy to różne rzeczy, różne inne rzeczy, jak storage czy networking. Providerów jest od groma. Wypisałem tutaj przykładowe, czyli Azure, AWS, Kubernetes, ale także takie rzeczy jak MySQL, więc można przebierać. No i oczywiście można samemu sobie napisać, ale to wymaga już trochę, to już trochę wyższa szkoła jazdy. Jeśli chodzi o samo. Teraz
możemy zanurzyć się w głębie, jak to dokładnie wygląda. Żeby w ogóle zacząć od zera, coś robić w Terraformie, to wystarczy otworzyć sobie folder i wrzucić w jednym miejscu wszystkie pliki. Nie trzeba jakiejś wymyślnej struktury tworzyć. Oczywiście można, ale nie ma takiej potrzeby. Nie trzeba tworzyć jednego głównego pliku i importować wszystkich innych. Wystarczy, że będą w jednym miejscu i Terraform sobie poradzi. Tutaj jest właśnie przykładowo, jak to wszystko wygląda. Sama struktura plików to są pliki YAMLowe. Dla wszystkich tutaj obecnych prawdopodobnie jest to znany, bardziej lub mniej lubiany format plików. Pierwsze, co robimy przy tworzeniu pliku, najczęściej main.tf, to jest określamy backend, czyli gdzie będzie przechowywany tak zwany stan Terraforma. Bo jako, że Terraform to jest deklaratywny, czyli określamy, co chcemy mieć, to Terraform musi też wiedzieć, co jest i w jakim jest stanie. Właśnie dlatego zawsze jest przechowywany plik stanu. Może być on przechowywany lokalnie, jak tutaj jest zaznaczone, backend local, po prostu gdzieś na naszym własnym komputerze, na dysku przechowujemy. Może to być po prostu w bukecie AWS-owym, może to być po prostu w storage accountie na Azure. Może być też przechowywane w innym specjalnym narzędziu do tym przystosowanym, tak zwanym Terraform Cloud, ale o tym nie będę się rozpowiadał. Więc po zdefiniowaniu backendu mówimy Terraformowi, jakiego providera chcemy użyć. W naszym przypadku będzie to popularny, oficjalnie supportowany provider do Azure. Po tym, jak mamy to zdefiniowane, to trzeba załatwić w jakiś sposób autentykację, żeby Terraform mógł przeprowadzać zmiany w Azure. Można to zrobić najprościej po prostu z terminala azlogin za pomocą oficjalnego CLI. Możemy też skonfigurować specjalnie serwis principala, żeby mieć dedykowane autentykacje. Oczywiście są jeszcze inne sposoby, ale tutaj to już zachęcam, żeby zobaczyć samemu w dokumentacji. Tutaj w prezentacji przedstawiłem, w jaki sposób wygląda tworzenie i logowanie za pomocą serwis principala. W ramach prezentacji nagrałem, jak wyglądają poszczególne kroki. Mam nadzieję, że jest to wystarczająco czytelne. Tutaj widać, że po prostu przy azlogin przekierowuje nas do przeglądarki, żeby się zalogować i dostajemy zwrotkę, że jesteśmy zalogowani. Teraz tak naprawdę moglibyśmy wpisać Terraform init i już można by było działać. Ale jeśli chcemy w inny sposób, na przykład przy pomocy serwis principala, to trzeba go najpierw utworzyć, zaprezentowane jak. Następnie przepiąć się na providera. Oczywiście z mojego doświadczenia czasem mogą być z tym problemy. W sensie nie wszystkie usługi można utworzyć za pomocą serwis principala. Miałem z tym problemy. Prawdopodobnie chodzi po prostu o uprawnienia, ale pomyślałem, że zaznaczę. W większości przypadków wystarczy po prostu azlogin, zalogować się i Terraform init, co jest pierwszym etapem działania Terraformu. Tutaj zaprezentowany, utworzony właśnie serwis principal. Wszystko prezentuję na swojej subskrypcji. I nie trzeba się bać, że pokazuję coś, czego nie powinno widać, bo wszystko to już dawno i nieprawda. Żeby utworzyć, no dobrze, ale jak mamy skonfigurowanego Terraforma, to fajnie by było coś zrobić. Żeby utworzyć maszynę wirtualną w chmurze Azure, to trzeba utworzyć parę innych rzeczy. W sensie zawsze musi być tak zwana resource grupa. Zawsze przydałoby się też skonfigurować sieć, podsieć i inne rzeczy. Tutaj mam kawałek kodu do tego służący.
Nie jest on skomplikowany. Jest zaprezentowane, w jaki sposób to powinno wyglądać, w jaki sposób odwoływać się do innych utworzonych obiektów, tak jak widać właśnie resource group name i odwołanie do wyżej utworzonej. Warto zauważyć, w jaki sposób to wygląda, bo najpierw się odwołuje do typu obiektu, później do jego nazwy, a później do ewentualnie jego zmiennych. I tak to wygląda z większością. Tutaj jest security grupa, czyli zarządzanie dostępem tak naprawdę w tym wypadku. Można otworzyć poszczególne role i dodawać tagi. Network interface, asocjacje i sama maszyna wirtualna. Tutaj co bardziej spostrzegawczy mogą zauważyć, że są używane jakieś takie dziwne rzeczy. W sensie local, each. Zamiast normalnych nazw. To jest ze względu na to, że później używałem to w swoich skryptach, żeby utworzyć więcej niż jedną maszynę wirtualną naraz. Bo fajnie, że można sprecyzować jakąś konkretną, ale robi się trochę bardziej żmudne, kiedy trzeba 10 naraz utworzyć. Do tego służą właśnie terraformowe pętle i inne narzędzia. Niestety nie jest to aż tak proste i wyraźne. Nie wystarczy powiedzieć, utwórz mi 10 takich konkretnych. Trzeba trochę pokombinować, ale da się tak zrobić. Można też jasno precyzować różnice między VM-kami. W każdym razie dla ludzi, którzy są obeznani z Azure'em, to widać wszystkie ważniejsze rzeczy, w sensie będą kojarzyć, że zawsze trzeba sprecyzować obraz, jaki jest używany do maszyny wirtualnej, gdzie ma być ona utworzona, czyli resource grupa, lokalizacja, oczywiście nazwa unikatowa, dysk i autentykacja. W tym wypadku jest po prostu po haśle i autentykacja jest po haśle dla sprecyzowanego admina. Oj, chyba jeden filmik się nam nie załączył, ale to nic, tam jest po prostu efekt tego tworzenia. Spróbujemy jeszcze raz puścić. Nie wyszło. W każdym razie przy tworzeniu, jak puścimy Terraform plan, będzie widać, w jaki sposób najpierw Terraform zaczyta wszystkie pliki, które utworzyliśmy, zaczyta całą konfigurację, co my tam chcemy robić i wypluje nam zwrotkę, która będzie przedstawiać, co planuje zrobić. Jakie zmiany wprowadzić, co dodać, co usunąć, co zmienić. Można ten plan zapisać do pliku i wtedy mamy gwarancję, że dokładnie to samo zrobi. Albo po prostu możemy po Terraform plan wpisać Terraform apply i wszystko będzie działać. Ten kawałek kodu, który był przedstawiony wcześniej, efektem tego kodu są następujące elementy tutaj. Jest key vault, w którym jest zapisane hasło admina, jest dysk utworzony, jest utworzona maszyna wirtualna i networking. Jedna bardzo ważna rzecz, którą trzeba praktycznie od razu zacząć myśleć, to jest właśnie zarządzanie stanem w Terraformie. Mówiłem, że można zapisywać go lokalnie na dysku. Później niektórzy może by chcieli wrzucić go do systemu kontroli wersji, w Gicie gdzieś trzymać, ale nie jest to dobrym pomysłem. Jest to jedna z rzeczy, która jest odradzanych wszędzie i wszystkim. Dlaczego? Ze względu na to, że w tych plikach są zaszyte wszelkie hasła, jakie używaliśmy do otworzenia. Czyli na przykład użytkownik do VM-ki, którego zdefiniowaliśmy, admina, jego hasło będzie w tym pliku. Dlatego najprościej zwykle po prostu
albo korzystać z dedykowanej usługi Terraform, Terraform Enterprise, Terraform Cloud, albo po prostu utworzyć storage account i tam zapisywać stan Terraforma. Tutaj jest krótki skrypt bashowy, w jaki sposób mogłoby to wyglądać. Nie jest to nic odkrywczego. Tworzymy storage account, tworzymy kontener i zapisujemy nazwę. Nazwę kontenera, nazwę storage accounta i nazwę resource grupy. W samym kodzie to musimy zaznaczyć tylko w backendzie, że korzystamy z backend Azure RM i już Terraform będzie wiedział, że chodzi właśnie o storage account w Azure i tam ma przechowywać stan. Tutaj oczywiście są nazywane, jest nazwa resource grupy, w którym ma być przechowywany stan. Jest też nazwa storage accounta, jest też nazwa kontenera i sama nazwa pliku. Wygląda w ten sposób, nie jest taki duży, przynajmniej w tym wypadku, ale warto też mieć zaszyfrowany, czy to bucket, czy to właśnie storage account. No tak, wszystko fajnie, ładnie, ale zwykle jak przychodzimy do pracy, to nie tworzymy wszystkiego od zera, tylko mamy jakąś infrastrukturę na miejscu. Jeśli chcemy wprowadzić wtedy Terraform jako narzędzie, to raczej nie mamy takiej możliwości, żeby zacząć od zera, tylko musimy najpierw zaimportować istniejące zasoby do Terraformy, żeby móc później tym zarządzać. Tak byłoby najwygodniej. I na szczęście jest to możliwe. Ten bardzo długi kawałek komendy tak naprawdę jest dużo mniej skomplikowany niż się wydaje, bo po prostu używamy słówka kluczowego import. Mówimy, co zaimportować, z jakiej subskrypcji. Inaczej. Importujemy zasób i skąd dokładnie. Sam kod też nie jest jakoś wyjątkowo skomplikowany, bo wystarczy, że najpierw wklepiemy, określimy resursy, które chcemy zaimportować, importujemy poprzednią komendą, później uzupełniamy tutaj szczegóły. I wtedy można od razu wprowadzać zmiany i Terraform już sobie, o matko, już sobie poradzi. Tutaj był przykład tego, ale chyba wiem, o co chodzi. Tak. To już będzie wszystko w porządku. Przykład, jak to wygląda. Zawsze chwilę zajmuje. Terraform sobie myśli, żeby zaimportować, ale nawet zwrotka jest bardzo czytelna. To znaczy, że import w Terraformie oznacza, że obiekty są zaimportowane do stanu w Terraformie. Niekoniecznie pojawia się cokolwiek w kodzie. Dlatego, tak jak mówiłem, ważne jest, żeby najpierw określić, jakie są zasoby, a później można wprowadzać zmiany. W chmurze ażurowej są jeszcze key vaulty, w których właśnie można przechowywać sekrety, można przechowywać klucze SSH, można przechowywać właśnie hasła dla użytkowników admin.
żeby Terraform oczywiście też może nimi zarządzać, może je tworzyć, może je zmieniać. Może definiować, kto ma jakie uprawnienia, kto ma dostęp do keyvolta, kto ma konkretne uprawnienia do listowania sekretów, zmiany, usunięć i tak dalej. Tak jak widać tutaj, samo utworzenie polityki dostępu i networking, jeśli chodzi o dostęp. No dobrze, ale tak naprawdę nam najbardziej zależy na sekretach umieszczonych w keyvaultach i w ten sposób też możemy je bez problemu otworzyć. Wystarczy utworzyć taki obiekt, odwołać się do konkretnego keyvaulta i wtedy mamy pewność, że hasło zostanie zapisane jako sekret. A jeśli natomiast chcemy nie tylko zapisać hasło, ale także z jakiegoś keyvaulta te hasło pobrać, niekoniecznie chcemy zarządzać tym keyvaultem, to są takie bloki data w Terraformie. Zaciągamy po prostu informacje, używamy ich dalej jako zmienną w Terraformie. Tutaj jest przykład. Przykład, jak zaciągamy tą informację, jak używamy jej w maszynie wirtualnej. O, tutaj na samym dole. Nic odkrywczego, bo dokładnie w ten sam sposób używa się, prawie w ten sam sposób używa się wszelkich innych zmiennych. Tylko na samym początku data. Są jeszcze inne. Wcześniej mówiłem, że w Terraformie, żeby robić bardziej skomplikowane skrypty, jest parę ciekawych rzeczy, w sensie, że bardziej trochę inaczej działają pętle niż w językach skryptowych. To znaczy, w tym wypadku jest to kawałek kodu, który generuje jakieś hasło. Dokładniej generuje tablicę haseł, gdzie słówko kluczowe count mówi, ile obiektów będzie. To znaczy, że samo dodanie do obiektu w Terraformie słówka count, oczywiście nie do wszystkich, ale do stanowczej większości, powoduje, że tworzy nie jeden obiekt, a całą listę tych obiektów. Można oczywiście tworzyć struktury danych w Terraformie, tak? To znaczy, jeśli chcemy bardziej skomplikowany skrypt napisać, na przykład, żeby tworzyć więcej niż jedną VM-kę i żeby to tylko w jednym miejscu definiować, możemy tworzyć zmienną mapę map nawet. Nie jest to skomplikowane. Struktury w Terraformie są dosyć powszechnie znane, w sensie są listy, są mapy, są oczywiście pojedyncze zmienne. Są znane z Pythona sformułowania oraz można też iterować po danych zmiennych. Tutaj widzimy przykład z maszyny wirtualnej zaprezentowany wcześniej. Tutaj jest słowko kluczowe for each na samym początku. To znaczy, że jeśli chcemy utworzyć x VM-ek, to możemy iterować po zmiennej, którą sprecyzujemy w for each. I oczywiście, żeby odwoływać się do części tej zmiennej, robimy to w ten sposób. Each.key, each.value i dalej oczywiście size, bo tak była skonfigurowana tutaj, jak widać, nazwa VM-ki i parę zmiennych. Nazwa VM-ki, parę zmiennych. Key, value. Tutaj jest przykład, że ciapki tak naprawdę czasem są wymagane, ale nie przeszkadzają w tym, żeby odwołać się do zmiennej, więc nie trzeba się ich tutaj bać. Przeszliśmy do
fragmentu o Azure AD. Dla ludzi obeznanych z chmurą nie trzeba to wyjaśniać, a dla innych dość powiedzieć, że to jest jedna z bardziej rozbudowanych usług i niektórzy mówią, że to jest jedna z najbardziej znanych usług oferowanych przez chmurę. Służy głównie do zagadnień związanych z security, z autentykacją i zarządzaniem użytkownikami. Przykładowo za pomocą Terraformu możemy oczywiście tym zarządzać. Wymaga to innego providera niestety. Na samej górze jest zaznaczone, jak on się nazywa, Azure AD. Można tworzyć użytkowników, można tworzyć grupy, można tworzyć aplikacje i serwis principale związany z tymi aplikacjami. Jest też samymi aplikacjami można bardzo dużo robić. To znaczy, że można sprecyzować praktycznie wszystko, co mi do głowy przychodzi, szczerze mówiąc. To znaczy, że z czym są powiązane, jakie mają role, do jakich zasobów muszą mieć dostęp itp. itd. Jeśli ktoś byłby zainteresowany kodem, jakiego użyłem do zaprezentowania tutaj, jest na GitHubie, a dokumentację znajdziecie na stronie Terraforma oraz na stronie Microsoftu. Teraz się trochę cofnę, bo żeby zaprezentować, jak się tworzy Terraformem rzeczy, bo wcześniej filmik nie zadziałał. To był dobry przykład na tym, żeby nie wrzucać linków względnych do prezentacji, bo przeniosłem ją i się okazało, że nie złapało filmików. Terraform plan czyta sobie pliki, sprawdza plik stanu i tutaj wyskoczyły zmiany, jakie planował dodać. 11 do dodania, 0 do zmian, 0 do zniszczenia. Nam się to podoba. Mi się to podobało, znaczy się Terraform apply. Prezentuję jeszcze raz wszystko i każę potwierdzić. Później czekam. Kolejność, w jakiej tworzy Terraform. Terraform sam ustala kolejność, w jakiej tworzy zasoby. Można oczywiście powiedzieć, że coś zależy od czegoś, ale generalnie wszystko jest to opisane w providerach. To znaczy, że z reguły nie trzeba się nad tym zastanawiać. On sam sobie tam określi, co, jak i gdzie i w jakiej kolejności utworzy. Tutaj widać, że na przykład najpierw tworzy resource grupę, sieć wirtualną, security grupę. Na samym końcu będzie tworzyło maszynę wirtualną, z tego co pamiętam. Tak naprawdę to jest koniec prezentacji z mojej strony. Terraform Apply potrafi trochę zająć, więc mogę zostawić ten filmik, jeśli jesteście zainteresowani zobaczeniem reszty, ale nie sądzę, żeby była taka potrzeba. Bardzo dziękuję, Adam, za prezentację. Było super. I teraz z tego, co widzę, na razie nie mamy żadnych pytań. Ale jakby się pojawiły jakieś pytania po prezentacjach, po naszym evencie, możecie oczywiście napisać bezpośrednio do Adama i odpowie na wszystkie wasze pytania. W takim razie myślę, że możemy przejść do drugiej naszej prelekcji i chciałabym zaprosić Tomasza Koniecznego, który pracuje jako quality konsultant i test architekt. Tomasz, twoja kolej i scena jest twoja. Cześć, na początek dzięki za zaproszenie. Fajnie się tutaj dzisiaj pojawić. No i zaczynamy. Mam nadzieję, że ekran już jest widoczny. Automated test as quality pipeline data feed, czyli jak wykorzystać, jak reużyć aktualne testy automatyczne do innych celów, jako źródło danych dla innych elementów pipeline'ów jakościowych.
Na początek jeszcze kilka słów o mnie. Nazywam się Tomasz Konieczny, pracuję aktualnie jako test architekt, jako konsultant w tematach okołojakościowych. No i zdarza mi się występować dosyć często na konferencjach i różnego rodzaju eventach. I na początku jeszcze doprecyzuję pod słowami testy automatyczne. Mam tutaj na myśli takie typowo wysokopoziomowe testy end-to-end, które są najczęściej wykorzystywane pod kątem testów regresji. W zasadzie takie typowe testy funkcjonalne. Ale jak reużyć testy funkcjonalne do całkowicie innych celów? Zobaczmy sobie na początku przykład. Odpaliłem tutaj lokalnie Presto, żeby mieć jakąś przykładową aplikację, do której można napisać testy. No i w zasadzie każdy z nas sklepy internetowe. To, co tutaj widzimy, to jest po prostu jakiś tam przykładowy testowy sklep z jakimiś tam testowymi produktami. Coś, co po prostu po instalacji Presty mamy, możemy testować w jakimś stopniu. No i taki przykładowy test automatyczny, który moglibyśmy do czegoś takiego napisać, to jest na przykład scenariusz dodawania produktu do koszyka. Bo to jest przypuszczalnie jakiś tam najczęściej używany flow zakupowy. Rzeczywisty, realny test w projekcie mógłby być trochę bardziej rozbudowany, trochę bardziej skomplikowany, no ale generalnie samą ideę tutaj pokażę. Użyłem tutaj również Gherkina do prezentacji, jako warstwę prezentacji. Jest to bardzo przydatne narzędzie, bardzo przydatny język wizualizacji tego, co robimy, język biznesowy, no ale również pod kątem właśnie prezentacji pokazuje bardzo precyzyjnie, co się tutaj będzie działo. Czyli scenariusz dodawania produktu do koszyka, mamy jakiegoś tam użytkownika, jest on na stronie głównej, ten użytkownik wybiera przykładowy produkt, którego zainteresował, dodaje go do koszyka, przechodzi do koszyka, no i ten produkt powinien tam być widoczny. W zasadzie to, co tutaj widzimy, to że to jest nastawione na testowanie tego aspektu funkcjonalnego. I jak w takim razie reużyć to do celów niefunkcjonalnych? Jak to reużyć w innych testach niefunkcjonalnych? No na początku zacznijmy od tego, jakiego rodzaju artefakty możemy w ogóle wyciągnąć z wykonania samych testów. To będą różnego rodzaju execution logs, czyli logi z wykonania testów, to będą screenshoty w przypadku faila na przykład, jak coś się wywali, coś nie działa, robimy screenshota, możemy sobie to wtedy łatwo zwizualizować, co tam się stało. To mogą być różnego rodzaju logi z samego działań aplikacji, czyli logi z frontendu, z backendu, może jakieś logi z infrastruktury. No i generalnie to wszystko może nam się przydać pod kątem dalszego debugowania, jeżeli coś by nie zadziałało tak, jak oczekujemy. To, co bardzo często robię, to jest rozszerzenie tych standardowych, dosyć często używanych logów o pliki HAR czy H3 Archive. No i generalnie te pliki to jest wielki JSON zawierający pełną historię requestów i responsów, czyli generalnie umożliwiają zrzucenie całej komunikacji pomiędzy przeglądarką a aplikacją backendową. No i w zasadzie mając takie pliki HAR możemy coś zrobić drag and dropa w przeglądarce w DevToolsach, w tym przypadku jest to Chrome i zakładka Network. Po prostu robimy drag and dropa, no i dostajemy coś takiego, jest to pełna historia requestów, jakie zostały wykonane. No i świetne narzędzie do debugowania, co się stało, co nie działa. Czyli w zasadzie podrzucamy taki plik frontom, backendom, niech się kłócą, kto zepsuł. No a tak poważnie, świetne narzędzie do debugowania, jest w stanie dużo uprościć sam proces debugowania. A w zasadzie, jeżeli mamy już zbudowane jakieś tam kompletne pipeliny na CI-u, no to możemy sobie nawet użyć jakichś tam viewerów, żeby wyświetlić te pliki, zwizualizować sobie te pliki HAR bezpośrednio na CI-u. No i wtedy dostajemy konkretne podsumowanie, jeżeli coś się wywaliło, możemy sobie przejrzeć historię requestów bezpośrednio. Ale jak w zasadzie takie pliki zdobyć? Tutaj w zasadzie najprostszą możliwością jest użycie proxy. W tym przypadku pokażę, jak użyć browsera proxy. To jest generalnie narzędzie open source'owe służące właśnie do integracji z narzędziami, z frameworkami do testów automatycznych. Jest pod tym kątem zaprojektowane, czyli można bardzo łatwo się z nim zintegrować. To narzędzie kiedyś nazywało się browser mob proxy, aktualnie jest to jego aktualnie utrzymywany fork, czyli browser app, no ale generalnie od strony technicznej nic się tutaj nie zmieniło pod kątem integracji. No i w zasadzie ja nie lubię mieć jakiejś tam zależności po stronie hosta, więc na potrzeby tej preski użyłem po prostu Dockera, żeby sobie trochę ten setup uprościć. No i to będzie bardzo prosty setup kompozowy. Tutaj akurat użyłem Selenium, miałem kilka innych kontenerów właśnie Dockerowych plus Compose do zarządzania tym. Dorzuciłem po prostu jeden dodatkowy kontener dla browser appa. No i tutaj niestety nie ma żadnego gotowego obrazu, którego moglibyśmy użyć, więc trzeba go zbudować z Dockerfile'a. No ale sam Dockerfile będzie bardzo prosty. Jedyna rzecz, która tutaj jest istotna w samym Compose, to jest argument download URL. No i przy pomocy tego argumentu przekażemy URL do binarki. To po prostu z GitHub'a sobie możemy skopiować. No i sam Dockerfile w zasadzie jest bardzo zbliżony do
dokumentacji Browser Appa, tego jak sugerowali podniesienie tego, czyli użyłem obrazu bazowego OpenJDK, w zasadzie zaciągnięcie tego argumentu, pobranie w getem tej binarki, rozpakowanie tarem i odpalenie entry pointa, więc dosyć prosty setup, żeby sobie to postawić. Jeżeli komuś nie przeszkadza posiadanie jakichś tam binarek lokalnie po stronie hosta, to też można to odpalić klasycznie. No i w zasadzie druga rzecz, którą musimy tutaj wykonać, to jest integracja tego z testrunnerem, żeby móc logować samo wykonanie testów. No i tutaj są dwie możliwości. Pierwszą z nich jest użycie bibliotek. Jeżeli jest dostępna biblioteka dla danego języka, możemy jej użyć. Drugą opcją jest użycie API restowego. Tutaj Browser App udostępnia dosyć proste API restowe. No i w przeszłości ja używałem głównie tej opcji. To było wykonanie w zasadzie dwóch, trzech requestów, żeby zrzucić pełną historię dla danego testu. Ale w tym przypadku użyłem Pythona, jest dostępna biblioteka Browser App ProxyPy, więc tym razem użyję właśnie tej biblioteki na tym przykładzie. I to, co musimy zrobić, to jest na początku w before actions, czyli przed wykonaniem testu, zestawić połączenie z proxy, czyli właśnie ta biblioteka Browser App ProxyPy. Tutaj trzeba będzie się połączyć do remote'a, bo postawiłem to w kontenerze dockerowym, nie jest to po stronie hosta, więc zostanie użyty remote server. Gdyby to było odpalone lokalnie, ta biblioteka byłaby w stanie też podnieść to proxy, jeżeli mielibyśmy binarkę, mogłoby to być prostsze, no ale dostosowałem to do aktualnego setupu. No i w zasadzie konfiguracja jest bardzo prosta, wrzucamy tutaj dwa parametry, czyli URL i port, no i następnie create proxy do odpalenia tego proxy, do stworzenia w zasadzie instancji proxy. No i mamy coś takiego jak proxy options, czyli co powinno być logowane, czy chcemy logować headery, czy content, czy binary content. I ja tutaj za każdym razem używałem logowania headerów, bo to jest coś w zasadzie niezbędnego. Czasami również używam contentu, binary content jeszcze nigdy nie użyłem. Ale mamy tutaj generalnie możliwość konfiguracji. No i w zasadzie tutaj rozpoczynamy logowanie, czyli proxy new HIR. No i możemy sobie wrzucić tutaj customowe metadane. W tym przypadku to będzie scenario name i feature name i scenario name. No i przekazujemy te proxy options, czyli co ma być logowane. Tyle od strony konfiguracji Browser Appa. Zostaje druga część, czyli konfiguracja frameworka testowego. W tym przypadku jest to Selenium, którego użyłem. No ale to się niespecjalnie różni przy innych narzędziach. To jest kwestia tylko przekazania dodatkowej opcji przy podnoszeniu przeglądarki. Czyli w tym przypadku to będzie proxy server. No i tutaj znowu przekażemy właśnie ten proxy URL i port. No i to zostanie tutaj przekazane w Browser Options, następnie samo podniesienie drivera, czyli w zasadzie przeglądarki. No i znowu łączymy się tutaj do remote'a, bo tak jak wspomniałem, mam cały setup w Dockerze, przynajmniej setup lokalny, więc łączymy się tutaj do znowu hub URL-a. No i przekazujemy te browser options, trzeba je przekonwertować jeszcze do capabilities, czyli to capabilities. No i w zasadzie przeglądarka zostanie podniesiona, będzie się komunikowała przez proxy, a proxy będzie logowało, czyli zrzucało całą komunikację. No i ostatnią rzecz, którą tutaj musimy zrobić, to jest w after actions, po wykonaniu testu, zapisanie pliku. No i tutaj sytuacja jest bardzo prosta, używamy w zasadzie tej biblioteki dalej, no i otwieramy plik do zapisu, znowu nazwa to będzie feature name, scenario name, no i robimy JSON dumpa, zaciągamy, czy zapisujemy bezpośrednio już te dane zrzucone przez proxy. No i w zasadzie mamy te pliki HAR. Nawet zacząłem mówić, jak zrzucić pliki HAR, jak zrzucić jakieś tam dodatkowe logi, ale co w takim razie z tymi testami niefunkcjonalnymi? Zacznijmy tutaj od pierwszego przykładu, czyli testów wydajnościowych API. Później pokażę jeszcze jeden przykład odnośnie testów bezpieczeństwa. No ale na początku wydajnościówki API. To, co na początku na pewno nie ma żadnego sensu, to jest próba porównywania całkowitego czasu wykonania testów, bo to jest całkowicie bezużyteczne. To są testy wysokopoziomowe, to są testy, które klikają po przeglądarce, no i w zasadzie większa część czasu to jest renderowanie strony, renderowanie aplikacji i tak dalej. I gdybyśmy chcieli pod tym kątem porównywać całkowity czas wykonania, to nie dostaniemy niczego sensownego. Co innego, gdybyśmy chcieli profilować aplikację całościowo, no to wtedy mogłoby to mieć jakiś tam sens, jeżeli byśmy profilowali bardziej tą część frontową. No ale to też nie byłby najlepszy sposób. Ale mamy te pliki HAR. Jak wspomniałem, jest to plik, który zawiera pełną historię komunikacji, zawiera poszczególne requesty, no więc użyjemy tych plików HAR jako źródło danych. Ale na początku zobaczmy sobie jeszcze, jak te pliki w ogóle wyglądają, co one zawierają dokładnie. Bo wspomniałem, że to są wielkie JSONy, ale zobaczmy sobie tą wewnętrzną strukturę.
Na początku mamy coś takiego jak metadane, czyli to będą informacje o Sofie, który stworzył ten plik, czyli w tym przypadku browsera proxy. Mamy tutaj nasze własne metadane, jak ten feature name, scenario name, czyli cart, add product to cart, i mamy jeszcze coś takiego jak started date time, czyli kiedy ten plik został utworzony. Te metadane mogą być przydatne pod kątem jakiegoś tam dalszego parsowania. Następnie mamy tylko jedną rzecz jeszcze w tym pliku, wielki array, wielką tablicę o nazwie entries, która zawiera pełną listę requestów odpowiadającym im responsów. No i zobaczmy sobie to na przykładzie takiego requestu jak get na card action show, czyli po prostu wyświetlanie koszyku zakupowego. Bardzo prosty get. No i w zasadzie mamy ten request, jak sobie pofiltrujemy, znajdziemy w tym pliku ten URL. No to mamy takie informacje jak started date time, czyli kiedy ten request został wykonany, time, ile trwało wykonanie tego requestu, w tym przypadku 63 milisekundy. No i informacje o samym requestie, czyli method get, że to był get, URL. I tutaj widzimy właśnie to card action show. To request URL będzie bardzo przydatne pod kątem parsowania tych plików, wyciągania informacji, które nam są potrzebne. No i poza tym możemy sobie wyciągnąć jeszcze inne informacje. Mamy tutaj dane takie jak cookiesy, headery, query stringi i tak dalej. W tym przypadku nam to nie jest potrzebne, ale warto wiedzieć, że takie coś również tam się znajduje. No i następnie mamy responsa odpowiadającego temu requestowi. No i tutaj znowu informacje takie jak status, w tym przypadku 200, wszystko OK. No i znowu cookiesy, headery i tak dalej. Jeżeli ktoś by potrzebował, może jakieś tam jeszcze dodatkowe informacje z tego wyciągnąć. No i dalej mamy jeszcze coś takiego jak timings, czyli już szczegółowo rozpisane czasy, czyli na przykład ile trwał send, w tym przypadku około 0 milisekund, to był czas tak krótki, bo to po prostu get, że nie jest tutaj nawet widoczne. Jest widoczny wait 63 milisekundy i receive 1 milisekunda, no ale to był prosty get. Gdybyśmy robili jakieś tam posta, to byłoby widać trochę wyższe te czasy najprawdopodobniej, no ale generalnie wszystkie informacje, które nam mogą być potrzebne pod kątem jakichkolwiek testów wydajnościowych. No i w zasadzie wszystko sprowadza się tutaj do filtrowania i agregacji, bo wszystkie informacje, których potrzebujemy, już mamy. Z założenia te testy ten przechodzą po całym flow, będziemy mieli dosyć dużo informacji odnośnie tego, jak użytkownicy by z tej aplikacji mogli korzystać, będziemy mieli to dosyć dobrze odwzorowane. No i wszystko sprowadza się do pofiltrowania i agregacji. Pofiltrowania, czyli określenia, jakiego rodzaju endpointy chcemy profilować, no i agregacji, no bo pewnie będzie dosyć dużo zapytań do poszczególnych endpointów. Jakiego rodzaju metryki chcielibyśmy tutaj wyciągać? No najprawdopodobniej dosyć zbliżone do tego, do tych, jakie byłyby używane przy klasycznych testach wydajnościowych. To mogą być różnego rodzaju czasy odpowiedzi, no i wyliczone minimalny, maksymalny, average, średni. Nie wiem za bardzo, dlaczego ludzie tak chcą mieć średni czas odpowiedzi przy testach wydajnościowych, ale powiedzmy, to też można policzyć. Percentyle, które są bardzo przydatną metryką. No informacje o failach, czyli jeżeli coś się wywali, jeżeli pójdzie jakaś tam 500, no to chcemy o tym wiedzieć, żeby nie liczyć tego czasu jako poprawny. No i w zasadzie to możemy sobie skorelować, połączyć z informacjami z infrastruktury o zużyciu zasobów, no i dostaniemy dosyć fajne źródło informacji do analizy. No i w zasadzie zostaje tutaj pytanie, jak wygenerować odpowiednio duży load, jak wygenerować odpowiednio duże obciążenie, żeby te dane miały jakiś sens, bo jedna sesja przeglądarki, jeden test klikający po przeglądarce nie obciąży wystarczająco mocno infrastrukturę czy aplikacji, żeby wygenerować nam jakieś dobre metryki. I tutaj wszystko sprowadza się do czegoś, co będziemy chcieli osiągnąć również przy samej automatyzacji testów, bo automatyzując testy end-to-end wysokopoziomowe, za każdym razem trafimy w końcu na taki sam problem, że te testy są po prostu za wolne. Bo te testy klikają po przeglądarce, one starają się odwzorować działanie użytkowników, one nigdy nie będą wystarczająco szybkie. I to, do czego będziemy tutaj dążyć zawsze w zasadzie w projektach, to jest jak najmocniejsze zrównoleglenie wykonania tych testów. O tym właśnie miałem też poprzednią prezentację w poprzednim roku na iluś tam eventach, jak zrównoleglić wykonanie testów, jak wykonać każdy test w tym samym czasie przy użyciu AWS-owej Lambdy. No ale tutaj możliwości jest bardzo dużo, czy jakiś tam Kubernetes, czy cokolwiek innego, rozwiązań jest bardzo dużo, no ale generalnie do tego będziemy dążyć w testach end-to-end, żeby zrównoleglić ich wykonanie, żeby mogło się wykonać jak najszybciej. I efektem ubocznym tego jest, że będzie to obciążało bardzo mocno infrastrukturę aplikacyjną, czy samą aplikację.
I w zasadzie ja wdrażając to narzędzie do zrównoważenia wykonania testów tak mocno, żeby wykonać nawet setki testów równocześnie, ja natrafiłem na problemy znane trochę z testów wydajnościowych. Musiałem napisać customowy algorytm kolejkowania, skedulowania wykonania testów. No i w zasadzie zdarzyła się sytuacja, że wolniejsze serwery aplikacyjne czy wolniejsze środowiska aplikacyjne nie były w stanie wytrzymać setek testów odpalonych równocześnie. Musiałem wdrożyć dwie funkcjonalności znane w zasadzie oryginalnie typowo z testów wydajnościowych, czyli concurrency limit, możliwość ograniczenia tego zrównoleglenia do jakiegoś tam limitu i ramp up, czyli żeby zacząć z niższym zrównolegleniem i żeby to się skalowało z czasem do tego limitu górnego. I to dawało czas infrastrukturze aplikacyjnej, żeby się poskalować w tym czasie i żeby móc już ją maksymalnie obciążyć. To było bardzo przydatne, żeby po prostu móc wykonać te testy szybciej na wolnych środowiskach aplikacyjnych, no ale przy jakichś tam stagingach czy innych, no to można było wykonać to po prostu z maksymalnym zrównolegleniem. I to umożliwia w jakiś sposób bardzo mocne obciążenie aplikacji. Ale zostaje druga kwestia, czyli jak zachować spójność, jak zagwarantować jakąś tam powtarzalność tych wyników. I to, czego tutaj potrzebujemy, to jest na pewno stabilny test set performance, czyli wydzielamy sobie jakąś grupę testów do osobnego test setu, nazwijmy go sobie performance pod kątem testów wydajnościowych, no i w zasadzie będziemy wykonywać za każdym razem ten konkretny test set. Będziemy wykonywać taki sam zestaw testów, będziemy mogli to porównywać. I tutaj bardzo ważne jest, żeby go nie aktualizować cały czas, bo w projektach będziemy czasami tworzyć nowe testy nawet kilka dziennie, będziemy usuwać jakieś tam testy pod kątem tego, co jest optymalne. Ważne, żeby ten test set, który będzie wykorzystywany pod kątem testów wydajnościowych, był w jakimś stopniu stabilny. Czyli aktualizujemy go może raz w tygodniu, może raz w miesiącu. To już jest kwestia tego, jak szybko różne akcje się dzieją w projekcie, żebyśmy mieli takie iteracje tygodniowe, może dwutygodniowe, gdzie jesteśmy w stanie porównać bezpośrednio wykonanie całego setu, no i wyciągnąć z tego setu metryki. I wtedy po tym czasie aktualizując będziemy wiedzieli, że test set czy metryki mogą się lekko zmienić, bo zmieniliśmy sam test set. I druga rzecz to jest to, żeby wykonywać te testy jak najbardziej deterministycznie, żeby samo wykonanie było możliwie deterministyczne, czyli użycie takiego samego zrównoleglenia, takich samych parametrów, takiej samej infrastruktury, no ale również samo kolejkowanie testów w taki sam sposób, z taką samą kolejnością na przykład. No i teraz pojawia się pytanie, czy to może zastąpić standardowe testy wydajnościowe. W zasadzie powinienem tutaj zapytać, czy to powinno zastąpić standardowe czy klasyczne testy wydajnościowe. I wydaje mi się, że nie taki jest cel tego konceptu, bo to reużycie testów może nam dostarczyć bardzo dużą wartość z różnych stron. Z jednej strony to może być świetny początkowy feedback, pierwszy jakby etap testów wydajnościowych, który ułatwi nam ich projektowanie, dostarczy nam takie podstawowe informacje, podstawowe metryki. No i to będzie dodatkowe źródło informacji, które możemy przeanalizować i zaprojektować testy wydajnościowe takie już klasyczne w lepszy sposób. Z drugiej strony to może być świetne dodatkowe źródło informacji, mając już te klasyczne testy wydajnościowe, bo dostarczy nam po prostu trochę inny zestaw informacji, trochę inne metryki. I to, co jest tutaj najważniejsze, że reużycie tych testów end-to-end daje nam w zasadzie testy wydajnościowe end-to-end i to będzie wielka zaleta tego podejścia, bo przy klasycznych wydajnościówkach będziemy się starali odwzorować flow użytkowników, odwzorować sposób, w jaki oni korzystają z tej aplikacji, no i będziemy liczyli proporcje requestów, jakie będziemy wykonywać, a tutaj nie musimy robić tego, mamy to już zrobione, mamy ten flow użytkowników, mamy odwzorowany sposób, w jaki użytkownicy korzystają z aplikacji, no i po prostu używamy tych danych, więc dosyć dużo jest to w stanie uprościć, jest w stanie to dostarczyć wielu dodatkowych informacji, które mogą być bardzo przydatne. I teraz jeszcze drugi przykład, jak reużyć znowu te testy funkcjonalne do innych celów, czyli do testów w tym momencie bezpieczeństwa. Pokażę to na przykładzie narzędzia OWASP ZAP. Jeżeli ktoś nie zna, jest to świetny open source'owy tool, automatyczny skaner bezpieczeństwa, który jest często używany właśnie pod kątem testów bezpieczeństwa webówek. I to, co jest świetne w tym narzędziu, to jest to, że może przyjąć różnego rodzaju input, od jakichś tam crawlerów, aż po dokumentację w formacie OpenAPI, czyli potocznie swaggerowym formacie.
I możemy to wrzucić, możemy wrzucić taką dokumentację, jeżeli ją oczywiście mamy. No i ZAP poskanuje tą aplikację na bazie tych informacji, które dostarczyliśmy. Ale możemy to jeszcze uprościć, jeżeli nie mamy właśnie dokumentacji swaggerowej, możemy użyć jakiegoś tam konwertera z formatu HAR na OpenAPI. Tutaj jak wejdzie się na stronkę OpenAPI, jest kilka przykładów, kilka bibliotek, które umożliwiają konwertowanie właśnie z formatu z HAR na OpenAPI. No i w zasadzie możemy reużyć te pliki HAR, które już mamy, przekonwertować je i wrzucić jako input do ZAP-a. A jeżeli mamy jeszcze tą dokumentację swaggerową, możemy rozszerzyć zakres, wrzucić więcej danych na input i to też może się okazać bardzo wartościowe pod kątem testów bezpieczeństwa. No i zostaje tutaj pytanie, czy to będą jakiegoś rodzaju automatyczne testy bezpieczeństwa. No w pewnym zakresie tak, ale powiedziałbym bardziej, że to są testy półautomatyczne, bo pojawią się tutaj problemy, które zawsze będziemy mieli w przypadku jakichś tam automatycznych skanerów bezpieczeństwa. No one tak po prostu działają, że będą generowały dosyć dużo false positive'ów. To znaczy będą wskazywały potencjalne problemy, ale to my musimy sklasyfikować, czy to jest jakaś realna podatność, realny problem, czy to jest po prostu false positive. No i w praktyce sprowadza się to do tego, że w pipeline'ach w zasadzie wrzuca się listę ignorowanych false positive'ów. No i w momencie, jak pojawią się jakieś tam dodatkowe, musimy znowu przejrzeć je, sklasyfikować, no i ewentualnie rozszerzyć tą listę, żeby nie printowało za każdym razem tych samych false positive'ów, które już zostały znalezione. No ale dalej jest to świetne źródło informacji, więc reużycie tego, co mamy, po raz kolejny może dostarczyć jakąś tam dodatkową wartość. No i wydaje mi się, że takim najistotniejszym podsumowaniem tej prezentacji jest to, żeby myśleć nieszablonowo. I sam cytat może brzmi dosyć standardowo, ale jest to coś, co pojawia się już na mojej kolejnej prezentacji. I wydaje mi się, że do tego sprowadza się aktualnie wytwarzanie oprogramowania. Żeby nie tylko używać tego, co już znamy, ale żeby myśleć w sposób niestandardowy, nieszablonowy, bo to pozwala dostarczyć jakąś tam dodatkową wartość. No i drugą rzeczą jest to, żeby reużywać. Bo reużywanie tego, co już mamy, pozwala przyspieszyć proces developmentu, pozwala zoptymalizować trochę pracę. No i w zasadzie to całościowo umożliwi docelowo przyspieszenie dostarczania oprogramowania, co powinno być naszym głównym celem, bo w zasadzie to jest cel wytwarzania oprogramowania, dostarczyć wartość biznesową. I ja wiem, że jako osoby techniczne my uwielbiamy używać jakichś tam nowych technologii, nowych narzędzi, chcielibyśmy robić wszystko książkowo, bo tak jest po prostu fajnie, no ale nie zawsze będzie na to czas. Czasami trzeba będzie wybrać, na co nie mamy czasu, określić priorytety. I właśnie reużycie rzeczy, które już mamy, nawet jeżeli to nie jest coś optymalnego, książkowego, albo nawet jest odwrotnie, czasami może wnieść bardzo dużą wartość w projekcie, pomimo że może nie jest to coś, do czego byśmy chcieli dążyć. No ale wszystko sprowadza się do tego, żeby właśnie myśleć w sposób nieszablonowy i wtedy pojawiają się różnego rodzaju nowe pomysły. I z mojej strony to by było tyle. Dzięki. Mam nadzieję, że prezentacja się podobała. I jeżeli są jakieś pytania, to bardzo chętnie odpowiem. Dziękujemy bardzo za super prezentację. Tak szybko poszło i dynamicznie, że nawet nie zauważyłam, jak ten czas minął. A my z kolei mamy tutaj pytanie. Czyli tak, ja spróbuję zaczytać, ale jakby co też proszę, Tomasz, żebyś sprawdził czat. Hej, czy jest może szansa albo zobaczyć, jak przechodzą te testy o Was za, albo jakiś rzut po testach przykładowych? Nie mam w tym momencie żadnych screenshotów, które mógłbym akurat pokazać, niestety, ale tutaj wszystko zależy od tego, jakich narzędzi użyjemy, czy pod kątem właśnie CI-a, czy jak już konkretnie się zintegrujemy z danym narzędziem. No i tutaj używałem w przeszłości głównie Jenkinsa, bo dalej jest narzędzie, które lubię. Nie jest to może najnowsze narzędzie, ale jest po prostu bardzo wygodne, bardzo, ma bardzo duże możliwości. No i to były klasyczne pipeline, gdzie można było sobie przejrzeć konkretne stepy, czy to przeszło. Na poziomie samych testów już bezpieczeństwa to był po prostu bardzo podstawowy raport. Jeżeli nie pojawią się żadne nowe potencjalne podatności, no to po prostu step był zielony. Jeżeli jakiekolwiek się pojawiły, no to step był oznaczony jako żółty czy czerwony, że wymagana jest jakaś tam aktywność i są jakieś tam dodatkowe elementy do sprawdzenia, jakieś tam dodatkowe auto do sprawdzenia, które musi być sklasyfikowane, bo jakby
tak będzie wyglądała praca z automatycznymi skanerami bezpieczeństwa. One będą generowały jakieś tam nowe potencjalne informacje o podatnościach. No i trzeba będzie to klasyfikować, więc sprowadza się do tego, że jeżeli mamy kompletne jakieś tam ignore listy i nie ma niczego nowego, no to te elementy pipeline'ów przejdą i jeżeli pojawi się jakaś tam nowa potencjalna podatność, zostanie wykryta, to w tym momencie to wymaga po prostu manualnej już uwagi. No i kwestia tego, jak sobie zaprojektujemy już same pipeline'y, jak będzie wyglądał sam raport. Okej, okay. I mamy tutaj kolejne pytania od Romana. Jak pomierzyć wydajność operacji, która jest złożona z kilku kroków, część których są asynchroniczne? Chodzi o wypadkach, kiedy poszczególne requesty nie pokazują całkowitego obrazu. Tak, to jest generalnie bardzo złożony temat, ale wydaje mi się, że właśnie podejście do tego w sposób, no powiedzmy, end-to-end może wnieść taką wartość, że jesteśmy w stanie patrzeć na to bardziej całościowo, czyli ile trwa, możemy porównywać, nad ile trwa przejście danego testu, pomijając tą część wysokopoziomową przeglądarkową, bo w praktyce te pliki HAR, które będziemy zrzucali, możemy zrzucać na dwa sposoby, albo dla wszystkich testów, albo dla poszczególnych testów osobno. I ja polecam na pewno tą drugą opcję. Dostajemy wtedy informację o łącznym czasie, czy dostajemy informację o wszystkich requestach i responsach dla danego testu, możemy sobie porównać łączny czas, jak dostaliśmy response na przykład w danym teście. Możemy sobie to pogrupować po różnych typach już requestów. No i generalnie tutaj są bardzo duże możliwości. No i wiadomo, zawsze to będzie zależne w jakiś sposób od czy innych testów, które są wykonywane w tym samym czasie, czy nawet od innych requestów, które się mogą w jakiś sposób blokować. No ale da nam to jakieś spojrzenie, ile zajmie przejście całego flow, pomijając tą część przeglądarkową, pomijając tą część renderowania, czy generalnie wysokopoziomową, bo dostaniemy tutaj informacje o poszczególnych requestach, więc kwestia tego, jak sobie już to będziemy interpretować, czy grupować, to będzie w dużej części zależne od projektu, no ale dostaniemy na tyle dużo informacji, że z reguły będzie można z tego wyciągnąć sensowne metryki, no i będzie to o tyle lepsze od jakichś tam pojedynczych requestów, które możemy normalnie wykonywać, że właśnie da nam to ten całościowy obraz. Bo zawsze zamiast profilować jakiś tam pojedynczy request, czy nawet grupę requestów, dostaniemy odwzorowanie tego flow użytkowników. Okej, okay, dziękujemy bardzo. I na razie ja nie widzę żadnych pytań. Ale jeszcze raz chciałabym przypomnieć o tym, że jeżeli jakiekolwiek pytania by się pojawiły, to można bezpośrednio też napisać do naszych prelegentów. Mamy jeszcze jedno pytanie, już czytam. Jak rządzić testowymi datastami odpowiednich rozmiarów, żeby wydajność w testach była podobna, porównywalna do tej, którą mamy na produkcji? Chyba nie do końca rozumiem pytanie. Wydaje mi się, że to może dotyczyć środowisk aplikacyjnych, ale nie jestem tutaj pewny. Więc odpowiem może bardziej ogólnie, może się pojawi jakaś dodatkowa część do tego pytania. Generalnie, jeżeli chodzi o środowiska testowe, one będą bardzo często wolniejsze od tych produkcyjnych i z tego powodu wiadomo, będzie obciążali te środowiska przy użyciu mniejszej liczby requestów na przykład. Będziemy symulowali mniejszą liczbę użytkowników, jesteśmy w stanie w jakimś stopniu szacować później wydajność środowiska docelowego, no ale aktualnie używając bardzo często takich tam usług chmurowych, czy generalnie posiadając infrastrukturę w chmurze, bardzo łatwo często jesteśmy w stanie stworzyć środowisko dedykowane do testów wydajnościowych o wydajności zbliżonej do produkcyjnej. Jeżeli tylko jesteśmy w stanie wygenerować odpowiedni load, nie ma tutaj problemu z odwzorowaniem tego, no i z obiciem takiego środowiska od razu po tym, jak skończymy profilowanie wydajnościowe. Więc tutaj odpowiem bardzo ogólnie może, że chmura może nam dać duże możliwości pod kątem właśnie testów wydajnościowych, bo mając wdrożony, powiedzmy, koncept Infrastructure as Code, mając możliwość postawienia sobie tych wszystkich środowisk dynamicznie, jesteśmy w stanie bardzo łatwo przygotować nowe środowisko pod jakimś tam kątem, pod kątem wydajnościowym, czy jakimkolwiek innym, no i wyłączyć je, jak już go nie potrzebujemy. Mm-hmm.
Dziękujemy. Mam nadzieję, że ta odpowiedź jest satysfakcjonująca. I w tej chwili jakby już nie widzę żadnych pytań. W takim razie ja chciałabym bardzo podziękować naszym gościom dzisiaj, Adamu i Tomaszu. Dziękuję za to, że zgodziliście się być naszymi speakerami. Bardzo miło nam było. No i chciałabym przypomnieć również o ankiecie z informacją zwrotną od Was, jak Wam się podobało nasze prelekcje. I owszem, chciałabym przypomnieć o tym, że jeżeli chcecie śledzić nasze kolejne eventy, w opisie jakby tego eventu też macie nasze strony webpage, Facebook, Twitter, więc zapraszamy do followowania nas. W takim razie dziękuję bardzo wszystkim za przybycie i widzimy się na kolejnym online IT Talku.